Moi drodzy, no i doczekaliśmy się już niebawem, a dokładnie w dniu jutrzejszym, to jest 15 maja, otrzymamy pierwszy zwiastun Assassin's Creed Red. Ale, także i sama nazwa, która przedtem była Red, uległa zmianie, bo teraz mamy już ujawnioną tą właściwą, która brzmi Shadows, czyli po prostu cienie. Wydaje mi się, już na pierwszy rzut oka, że nie jest ona jakaś taka super ekskluzywna jak Origins czy Odyssey, aczkolwiek ma w sobie ten mistycyzm, także wiecie jak to wygląda, a sama ta akcja promocyjna, w sensie o tym jak dowiedzieliśmy się, że jutro będzie miała premierę właśnie ten zwiastun, w sumie to taka zapowiedź zapowiedzi, no bo czym innym jest zwiastun, nastąpiła przez tą oto storkę, że tak powiem, bo ja zobaczyłem to pierwszy raz na Instagramie, teraz ją widzicie właśnie na swoich teleodbiornikach. No i mamy tutaj wystawione gdzieś w Japonii takie stanowisko, chciałem powiedzieć, ten piasek, który się przelewa, czy przelatuje po prostu i odlicza do Rebellar trailera, czyli do ujawnienia, ten trailer ujawniający, że będzie miało miejsce 15 właśnie maja. I tutaj mamy wspomniane, że 9 AM Pacific Time, ale no my wiemy, że to będzie u nas o godzinie 18, 15 maja. Tak więc zapraszam do mnie na streama, bo będziemy sobie streamować, czekać, odliczać do tego zwiastuna. Mam nadzieję, że uda się równo o 17 odpalić, żebyśmy mogli jeszcze raz to obejrzeć, przeglądnąć, cóż takiego nam tutaj zapowiedzieli. Dodatkowo, poza tym zwiastunem, może poza tą storką, dostaliśmy jeszcze maila. Wszyscy, którzy czekają i są na Ubisoft Connect, dostali właśnie takiego maila z takim powiadomieniem. No i tutaj mamy oczywiście to samo, bo jest to odliczanie, tylko poza tym tą klepsydrą, o właśnie, tego słowa mi brakło poprzednio, no ale dodatkowo dostaliśmy to, co teraz tutaj widzicie na górze, czyli ten zwiastun. Wydaje mi się, że jest to urywek tego naszego trailera CGI, który dostaniemy. No i mamy te kłosy, które odsłaniają nam rzut na jakąś dolinę. No i widzimy tutaj na pierwszym planie jakichś rolników uprawiających pole. Dalej mamy rzekę, jakieś mosty, jakieś domki. No wygląda to taka jakaś wioseczka, ale muszę przyznać, że ten CGI trailer na pewno zrobi wrażenie, bo każdy poprzedni, czy to Valhalla, Odyssey, czy Miraża, robił no naprawdę mega wrażenie, no i hype'ował nas jeszcze bardziej. Tutaj oczywiście muszę wspomnieć również o tym, że Ubisoft, jak to ma w zwyczaju, lubi hype'ować nas i nakręcać za pomocą różnych tajemniczych zagadek, czy też, wiecie, kodów do złamania, czy to kody ISU, język ISU, czy też jakichś innych. No i też tutaj mamy właśnie do odgadnięcia następującą rzecz. Ja wam tutaj najpierw pokażę. Tutaj Access the Animus wrzucił cały, oczywiście złamany już kod, jak to oni mają w zwyczaju. Zaraz wam przekażę dokładnie, z czym mamy tam do czynienia, ale najpierw. Pierwszy screen widnieje w ten oto sposób. Prezentuje się tak. Dokładnie wam nie powiem, gdzie on był. Gdzieś na stronie, bodajże na Ubisoft Connect, pierwszy element tego kodu się pojawił. Właśnie z takimi znakami. Ale tutaj przeprowadzę was przez całą nitkę, jak oni tutaj dekodowali te kody. Bo tu mamy ogólnie rzecz biorąc całą tą siatkę pokazaną, w jaki sposób powinniśmy te następujące liczby rozkodowywać. No i za pomocą tej siatki dokonali tego dekodowania. Tutaj mamy różne teksty zapisane w tych linijkach po lewej. No i poniżej mamy jeszcze link. 1SS, 1SS, 9N, no to wiadomo, to jest Assassin's Creed, po prostu żebyśmy mieli już jakiś hint, że E to jest 5, A to jest 1. No i tutaj i bodajże jest 9, nie? Wiecie o co chodzi, mam nadzieję. Nie będę was dokładnie przez to przeprowadzał, tylko pokażę wam, jakie różne elementy i gdzie występowały takie kody, no i co one oznaczały i do czego ostatecznie doprowadziły. Tak więc ten link tutaj jeszcze będzie grał pewną rolę, aczkolwiek to trochę później. Tak więc wejdziemy sobie na Discorda do mnie, bo jest tutaj oczywiście, jak chcecie być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, to staram się naprawdę update'ować tutaj bardzo szybko i mimo tego, że mam cały dzień zajęty, i tak muszę to nagrać. Tak więc lecimy sobie przez rozwiązanie. No i tak też składa się on z kilku elementów. Mamy
kod na Facebooku, mamy kod na stronie internetowej, na e-mailu, no i na sklepie Ubisoftu. Tak więc przejdźmy po kolei. Pierwszy kod został rozkodowany i ziarna piasku mogą kryć tajemnice, ale prawda kryje się w głębi korzenia. Tutaj to nawiązuje właśnie do tej klepsydry, która była umieszczona, którą wam przed chwilą pokazywałem. Na kolejnym mamy na stronie internetowej: czas jest krótki, fragmenty są rozproszone po całej sieci, ziarna piasku, klepsydra, są kluczem do wszechświata, pospiesz się. Dobra, to następny na mailu mieliśmy: za ciemnymi cieniami czeka sekretna zagadka, rozwiąż kod i dodaj klepsydrę do swojego ekwipunku. Tego jeszcze właśnie nie do końca wiadomo, o co chodzi. O ile te dwa pierwsze są jasne, że mamy szukać czegoś na tej klepsydrze, no i gdzieś u dołu tej klepsydry mamy coś tam umiejscowionego, do czego zaraz przejdziemy, o czym właśnie wspominałem chwilę temu. Dalej mamy tę stronę internetową, czyli dalej mam wskazanie na klepsydrę. No to tutaj właśnie z tymi cieniami to nie do końca wiemy, o co chodzi, nie? No i na sklepie Ubisoftu 1 plus 1 równa się 2, ale żeby poznać 3, trzeba poczekać. Tak więc daje nam to do zrozumienia, że musi klepsydra zakończyć swój bieg, musi dobiec do końca ten czas, no i wtedy coś zostanie ujawnione. No i teraz, o co tak naprawdę tutaj chodzi? Jeżeli chodzi o klepsydrę, wygląda to w ten sposób. Trochę jest słaba jakość tego zdjęcia, tutaj mamy pewien numer na tej klepsydrze, w tym samym kodzie, który cały jest umiejscowiony ogólnie rzecz biorąc na tych różnych elementach, tylko że tu tak samo jak ten link do strony jest pomieszane z różnymi literami. S8 coś tam 029S bodajże, i po dekodowaniu tego możemy tutaj mieć następującą sprawę, która została rozkodowana, co prawda chyba nie przez Access do Animus, tylko przez kogoś innego, bo Access do Animus do końca do tego nie dotarł, tak mi się wydaje, ale mogę być w błędzie, że on oznacza ten napis Shin myślnik Obis, czyli Shinobis, no nawiązujący prawdopodobnie do Shinobi. Tutaj jest wskazane również to, że prawdopodobnie jest ten kod powiązany z tym linkiem, który wam na początku wspomniałem, z tego względu, że ten link assassinscreed.com/, no i jest tutaj 9 znaczników zapytania, co się pokrywa z liczbą znaków właśnie w tym kodzie umieszczonym pod tą klepsydrą. I w połączeniu, gdy tutaj byśmy zastąpili ten kod, to jeszcze nic nam się nie pojawia, ten link nie działa w tej chwili, natomiast prawdopodobnie właśnie chodzi o to, żeby dobiegł końca ten czas w klepsydrze i żebyśmy wtedy tam weszli. Tylko prawdopodobnie nie mamy tutaj tego kodu wpisać, tylko już ten zdekodowany napis, czyli Shinobis, Shin myślnik Obis, i prawdopodobnie coś tam ujrzymy. Miejmy nadzieję, że będzie to coś satysfakcjonującego. No a tak w ramach ciekawostki, to w tym momencie, jeżeli wpiszecie sobie ten właśnie wspomniany link, to wyskakuje jakaś reklama filmów innego youtubera, który po prostu, nie wiem, czy wykupił tą konkretną ścieżkę, czy o co chodzi, o tym się przekonamy w dalszym ciągu, ale jeżeli wpiszemy sobie shin myślnik obis, no to niestety nic tutaj nie mamy. A jeżeli wpiszemy sobie ten kod, to również dokładnie nic się nie dzieje. Tak więc sami widzicie, jak to wygląda. Teraz jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem wam przekazać, to jest to, że na mailu, jeżeli się przyjrzymy, to możemy zobaczyć taki szczegół. Przepraszam, nie na mailu, tylko na Ubisoft Connect, to mamy tutaj do sprawdzenia to, że Assassin's Creed Shadows jest objęte PEGI 18, czyli po prostu od wieku 18 lat można w nią grać. No i moi drodzy, tak by się to prezentowało, czekamy z niecierpliwością, na szczęście nie dali nam, wiecie, tutaj jakiegoś miesiąca do czekania czy do odliczania, a przecieki się sprawdziły, no i tak jak Bunny donosiła na Twitterze, w maju ujrzymy pierwszy zwiastun, który będzie miał miejsce już jutro, jak wspomniałem, o godzinie 18. Zapraszam do mnie na streama, jakoś po 17 odpalimy, poodliczamy sobie, przejrzymy jeszcze raz te wszystkie szczegóły, może ktoś zobaczy coś nowego, może dotrzemy do jakichś ciekawych informacji, może strona już zacznie działać. No a w tej chwili to było na tyle. Moi drodzy, trzymajcie się i zapraszam do kolejnego materiału. W sumie i na streama. Elo!